MWC 2015 dla Lenovo było okazją do pokazania swojego nowego urządzenia będącego połączeniem smartfonu z kompaktowym aparatem cyfrowym. Lenovo Vibe Shot wyposażono w 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 615 o taktowaniu 1,7 GHz, 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci na dane. Ma on także 5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920x1080 pikseli pokryty szkłem Gorilla Glass 3 generacji oraz baterię o pojemności 2900 mAh. Taka specyfikacja pozwala na płynną pracę Androida w wersji 5.0. To, co wydaje się być największym atutem Lenovo Vibe Shot, to jego funkcje foto-wideo. Główny aparat został umiejscowiony tak, że praktycznie wymusza od użytkownika robienie zdjęć w poziomie. Za jego pomocą można wykonywać zdjęcia o rozdzielczości 16 megapikseli. Mamy tu także sensor BSI, trzykolorowy flash oraz sensor IR. Oprogramowanie aparatu działa w dwóch trybach. Automatycznym i Pro, w którym możemy ręcznie ustawić poszczególne parametry. Rzeczą, która potwierdza przeznaczenie smartfonu, jest dedykowany przycisk migawki. Przedni aparat może wykonywać zdjęcia 8-megapikselowe, a dzięki dodatkowej lampie błyskowej selfie zrobione przy jego pomocy może wyglądać jeszcze lepiej. Lenovo Vibe Shot ma pojawić się na rynku w połowie roku.